Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie we wtorek 20 lutego 2024 roku, a Słowo Boże, które dzisiaj mamy wspólnie rozważyć, zapisane jest najpierw z pierwszej Księgi Królewskiej, z 19 rozdziału. Pan powiedział do Eliasza: zachowam w Izraelu jako resztkę 7 tysięcy tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem. I drugie słowo, list Judy: wy umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym, zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Moi drodzy, na progu Wielkiego Postu, który rozpoczął się już w minioną środę, słyszymy dwa wersety, dwa fragmenty, w których wybrzmiewa słowo: zachowajcie siebie samych. Cóż to znaczy zachować siebie samego? Myślę, że dzisiaj wielokrotnie słyszymy w naszym życiu, że mamy być sobą, że mamy nie ulegać jakimś prądom, że mamy w zasadzie iść pod prąd, czyli ratować swoje ja, być sobą. A co to znaczy w ujęciu chrześcijańskim? Co to znaczy w ujęciu chrześcijańskim zachowajcie siebie samych? Albo cóż to znaczy zachowam w Izraelu jako resztkę 7 tysięcy tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem? Ja myślę, że zachowanie siebie samego, czy bycie sobą w kontekście chrześcijańskim, to zachowanie swojej chrześcijańskiej tożsamości, to zachowanie swojego, nie mojego, ale chrześcijańskiego ja. Bo każdy z nas w Jezusie Chrystusie, poprzez Jego krzyżową ofiarę, kiedy przyjmuje Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, poddaje się Jego zasadom, jest wyznawcą Jego zasad, wierzy w to wszystko, o czym On mówił, nabywa nową tożsamość, chrześcijańską tożsamość. I o tym mówią dzisiaj te teksty. Myśmy w minioną niedzielę mówili o Panu Jezusie, który był na pustyni, któremu szatan oferował przeróżne rzeczy. I zastanawiałem się, dlaczego, co Pan Bóg chce nam pokazać przez tą postawę Pana Jezusa Chrystusa. Przecież Jezus Chrystus wiedział doskonale o tym, że to wszystko, co oferuje mu szatan, nie jest warte tego, by wyrzec się Boga i swoich zasad, bo Bóg daje o wiele więcej, niż może dać szatan, świat, ktokolwiek. Mimo tego, że jest to bardzo atrakcyjne i mimo tego, że nas to kusi, nęci i wyzwala taką chęć posiadania tego wszystkiego. Ale Bóg daje więcej. Pan Jezus o tym wiedział doskonale i dlatego pokazał przez to, że nie uległ pokusom szatana, że jest walka o coś wiele większego niż to, co proponuje szatan. I dzisiaj te słowa z pierwszej królewskiej i z listu Judy mówią o tym, żeby zachować siebie, zachować swoje chrześcijańskie DNA, swoją tożsamość i nie ulec w przypadku historii Eliasza Baalowi. No i tutaj nie ulec w przypadku adresatów listu Judy temu wszystkiemu innego, co jest dookoła. Budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. To jest nasza podstawa, to jest nasz cel. Dlatego, moi drodzy, w czasie Wielkiego Postu, w czasie czasu pasyjnego życzę każdemu z was, ale sobie też tego życzę, byśmy nie dali wypłukać z siebie wartości chrześcijańskich, byśmy zachowali siebie, swoje chrześcijańskie DNA, zasady Boże, które niechaj są podstawą każdego naszego dnia, który przeżywamy. Życzę Bożego czasu dobrego, czasu pasji. Niech Pan Bóg was błogosławi. Zostańcie z Bogiem i miłego dnia.